Cześć, ja jestem Cypran, a dzisiaj pragnę zaprezentować wam film 5 rzeczy, które przewidziały kreskówki. Jeśli film ci się spodoba, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, byłoby naprawdę fajnie. A jeżeli chcesz być na bieżąco, kliknij czerwony przycisk znajdujący się na ekranie lub poniżej. Dzięki! Pamiętacie Jetsonów? Czyli serial przyszłości odbywający się w 2062 roku. Mimo tego, że jesteśmy dopiero w 2016, w dzisiejszym świecie możemy zauważyć wiele gadżetów, o których w latach 60. i 80., kiedy był właśnie emitowany serial, nawet byśmy nie pomyśleli. Jest to m.in. inteligentny odkurzacz lub, jak kto woli, samojeżdżący. W ostatnim czasie pojawiają się różne produkty sprzątające tego typu, które bardzo przypominają te z kreskówki. Jednak to nie wszystko. Przewidzieli również łóżka do solarium, płaskie telewizory i ruchome chodniki. Te ostatnie możemy zastać na lotniskach lub w galeriach handlowych. Inspektor Gadget, czyli serial o niezbyt rozgarniętym człowieku, który na nazwanie go inspektorem na pewno nie powinien zasłużyć. Jednak rozbawiał mnie nieraz. Czy wiedzieliście, że ten serial przepowiedział m.in. laptopa? Siostrzenica tytularnego bohatera posiadała komputer w książce z wyszukiwarką i wbudowanym GPS-em. Pewnie spodziewaliście się ciekawostki o tym, że Simpsonowie przewidzieli World Trade Center, ale to chyba zna już każdy. Czy wiedzieliście, że w jednym z odcinków, którego akcja działa się w przyszłości, nasi żółci bohaterowie, a w zasadzie narzeczony Lisy, przewidział zegarek, który sprawdzał się w roli telefonu? Możliwe jest to już od 2013 roku. Jednakże, czy jest to tak naprawdę użyteczny gadżet? Co ciekawe, możliwe, że przewidzieli również wersję wirtualnej farmy, coś w stylu symulatora. Poza tym, wiedzieliście, że ich żółty kolor skóry nie jest przypadkowy? Ma on na celu przyciągnąć uwagę widza. To będzie bardziej żartobliwe, ale czy macie pojęcie, że poniekąd profesor Atomus z atomówek wynalazł metodę zapadnienia in vitro? Cukier, słodkości i różne śliczności. Ale dodał jeszcze jeden składnik, związek X. Jak to napisali na jednej z grup, zaczął to robić zanim to było modne. Family Guy, czyli tłumacząc z języka angielskiego na polski, rodzinny człowiek. W jednym z odcinków pojawia się dziwna scena, jest to próba samobójcza Robina Williamsa. Na kanale BBC 3 powtórka pojawiła się 3 minuty przed wiadomością z mediów o śmierci właśnie tego aktora. Trochę mrocznie, czyż nie? I to jest koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli ci się spodobał, zachęcam cię do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrypcji, jeśli chcesz mnie śledzić na bieżąco. Wpadaj również na Instagrama, fanpage'a i co najważniejsze, moją grupę na Facebooku, na której jest już około 8800 członków. Fajnie, jakbyście doszli było do 10 000, wtedy byśmy mieli taką jeszcze, taką większą właśnie potęgę, że tak to ujmę. Ja się już z wami żegnam i cześć!